Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Postanowiłam, że dzisiaj będę nagrywać. Tak jakoś naszło mnie z samego rana. Wybieramy się za chwilę do Galerii Mokotów, gdzie spotkamy się na kawę z naszymi znajomymi. Przy okazji chcę przelecieć kilka sklepów, zobaczyć co ciekawego. Poza tym wiecie doskonale, że zaczęły się wyprzedaże, więc może uda mi się coś fajnego upolować. Później pewnie jakiś lunch. No i zobaczymy, jak rozwinie się dzisiaj dzień. Ja na sportowo, tak jak widzicie, trampki Guess, jeansy Stradivarius, tak mi się wydaje, już mają tyle lat, słuchajcie, że naprawdę już nie pamiętam skąd są, pasek Pinko, koszulka z Zary, torebka Bigordi, zegarek Daniel Wellington i ja. O! Tak się dzisiaj prezentuję. Życzę Wam miłego oglądania i też mam nadzieję, że przyjemnie spędzicie dzisiaj z nami czas. No i zatrzymaliśmy się na lunch i dzisiaj będzie sushi. Będziemy sobie zamawiać ten zestaw. Ten zestaw. I co jeszcze Massimo? I ten zestaw. No, to teraz czekamy na jedzonko. Moi drodzy, wzięło mnie dzisiaj na wspomnienia i myślę, że to też jest taki fajny moment, fajna pamiątka, żeby wracać czasami, wracać do tego, co było kiedyś, przypominać sobie ten czas dzieciństwa i fajnie właśnie mieć coś takiego. Ja nie wiem jak dzisiaj młodzież, nie wiem też jak dzieci, jak to wygląda, ale w moich czasach, a wiecie, że mam 37 lat, tego typu zeszyciki, jakieś takie pamiątki, pamiętniki, to było coś normalnego. I moja mama ostatnio znalazła taki właśnie zeszyt, do którego wpisywały się bliskie mi osoby. Jak widzicie, brakuje tutaj już naklejki, no nieważne, to nie jest akurat istotne. I tutaj są wpisy moich bliskich znajomych, przyjaciół z czasów szkolnych, nawet mojej wychowawczyni. Uwaga, uwaga, z 1990 roku. O, proszę bardzo, rysunki mojej kochanej siostry. Tutaj mam wspaniały wierszyk od Nadii. Nadii, która była moją przyjaciółką w czasach szkolnych. Nadia, pozdrawiam cię cieplutko, bo cały czas mamy ze sobą kontakt. Ale są tutaj oczywiście wypowiedzi też innych moich znajomych z czasów szkolnych. Zobaczcie, 1990 rok. Tutaj jest też wypowiedź mojej wychowawczyni. Zaraz wam to znajdę. O, z 1990 roku. Słuchajcie, no niesamowite, wrócić wspomnieniami do tego, co było kiedyś. Idź przez świat z wesołą minką i zawsze bądź złą dziewczynką. Coś wspaniałego. Jest tutaj też wierszyk, który napisał dla mnie Piotr. Piotr, z którym również cały czas mam kontakt. Właśnie jeszcze z tych czasów dzieciństwa, kiedy nie mieszkaliśmy w Warszawie. 1992 rok. No zobaczcie to, moja kochana ciocia. Proszę bardzo. I cała rodzinka. Zaraz wam pokażę ten wierszyk Piotra. Piotr, jeśli oglądasz ten vlog, to zobacz, co ty mi wtedy pisałeś tutaj za czasów dzieciństwa.
Poczekaj, poczekaj, zaraz go tutaj znajdę. Jest! Proszę bardzo. Gdy usłyszysz głos gitary, a gitara pięknie gra, to nie pytaj, kto cię kocha, bo to zawsze ja. Wiecie co, to jest niesamowite. Poza tym w tamtych czasach robiło się też coś takiego, widzicie, sekret. I tutaj wpisywało się bardzo fajne rzeczy. Nie wiem, czy znajdę, był tutaj taki jeden sekret. Jak go przeczytałam, to po prostu opadłam. Poczekajcie, zaraz go dla was znajdę. Mam. Uwaga, uwaga, otwieramy sekret. Nie zaglądaj do beczki, bo ci spadną majteczki. Tak, moi mili, w tamtych czasach robiło się coś takiego, wypisywało się wierszyki na pamiątkę, zostawiało różnego rodzaju sekrety i naprawdę to jest niesamowite, że można wrócić do tamtych czasów i po prostu poczytać sobie to, co kiedyś nasi znajomi, nasze koleżanki zostawiały nam na pamiątkę. Coś po prostu wspaniałego. 1991 rok. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też zatrzymujecie sobie takie pamiątki z dzieciństwa, czy macie je gdzieś jeszcze, czy przechowujecie, czy pokazujecie swoim dzieciom i też napiszcie, czy wasze dzieci w tej chwili coś takiego właśnie robią, czy zbierają sobie takie wierszyki, wpisy, pamiątki, do których kiedyś będą mogły wracać. To jest naprawdę tak miłe, tak niesamowite i powiem wam, że kiedy przeglądałam właśnie kilka dni temu ten zeszyt, to miałam łzy w oczach. Naprawdę fajnie jest wrócić do tamtych czasów. A dziś wieczorem będzie pasta z sosem szpinakowym. Jak widzicie, rozpuszcza się tutaj już gorgonzola, smaży szpinak, makaron, pyszności. Żeby nie było, aperol jest, sos, zobaczcie, już gotowy, makaron się gotuje. Szef kuchni poleca. Ti piace? Si. Penette spinaci e gorgonzola. Brawo. Smacznego. Dziękuję. Buon appetito. Buon appetito. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kontynuacji tego vloga. Jak na pewno zauważyliście, wczoraj po kolacji nie pożegnaliśmy się z wami tak jak zawsze standardowo, dlatego że stwierdziliśmy wczoraj, że będziemy dalej nagrywać i robimy sobie właśnie taki weekendowy vlog. Jak widzicie, ja już jestem gotowa do wyjścia, ponieważ lecę teraz na głosowanie. Tak, trzeba spełnić swój obywatelski obowiązek, zagłosować. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj w tych głosowaniach, w tych wyborach. Jestem bardzo ciekawa, jak się potoczy sytuacja. Także jestem gotowa, wychodzę, idę teraz zagłosować, a później jedziemy z Massimo na jakiś spacerek. Może dzisiaj zjemy obiadek na mieście, mamy przepiękną pogodę, upał, przyszło lato, słońce, jest się z czego cieszyć. Także życzę wam miłego oglądania dalszej części tego vloga. Zmiana planów. Mieliśmy jechać na Stare Miasto, a stwierdziliśmy, że jest tak gorąco, że najlepiej będzie, jak schowamy się gdzieś w parku. I jesteśmy w tej chwili na Polach Mokotowskich. Przejdziemy się na spacerek. Jest tu przyjemnie. Słuchajcie, jest taki wiaterek. Idealnie. I później może, o, przed nami Lolek, więc może później zjemy jakiś obiadek w Lolku. Albo gdzieś tutaj w okolicy. Massimo, ile ludzi, co? Piękna pogoda dzisiaj. Bardzo piękna, bardzo gorąco. Upomniałaś program teraz. Tak, no to już powiedziałam, że zmieniliśmy program. Zmieniliśmy plan. Plan. I idziemy na przyjemny spacerek.
dawno nie było już na moim kanale żadnego mini kosmetycznego rozdania. Czas najwyższy to zmienić. Słuchajcie, mam tutaj przygotowane kosmetyki, mam przygotowany karton i już Wam mówię, co tutaj takiego jest. No to zaczynamy. Pierwszy produkt jest to żel multifunkcyjny do ciała i twarzy z efektem chłodzącym, a jak widzicie żel aloesowy od marki Eveline. Leci do kartonu. Następny produkt jest to krem do stóp od marki Yasumi. Myślę, że teraz przyda się szczególnie, zwłaszcza jeśli chodzicie w klapeczkach, macie odsłonięte stopy, nosicie sandałki. Krem do stóp jak najbardziej wskazany. Następny kosmetyk to będzie krem na noc, Sleeping Cream, krem na dobranoc z pyłem księżycowym od marki Fluff. I jak mamy krem na noc, to musi być też coś na dzień. A tutaj mam dla Was krem z witaminą C. Krem, który daje 24-godzinne nawilżenie od marki Ole Henriksen. Dalej, co my tutaj mamy? Coś pod oczy. I tym razem marka Sensderma i krem z serii Samai. Uwaga, Nutridom. 100% naturalny olejek makadamia, nawilżenie i regeneracja. Olejek, jak wiecie doskonale, wielofunkcyjny. I coś do makijażu. To jest oczywiście liner czarny od marki Eveline, który daje takie wykończenie i utrzymuje się nawet do 24 godzin. I przepiękna paletka cieni do powiek od marki Kobo. Jak widzicie, mamy tutaj takie odcienie fioletu, różu, brązu, błyszczące, matowe, naprawdę przepiękne kolory. Moi drodzy, żeby zgarnąć, a przynajmniej mieć szansę na to, żeby zgarnąć tę oto paczkę z kosmetykami, co trzeba zrobić? No trzeba zostawić tak jak zawsze komentarz pod moim filmem. Nie ma znaczenia, jaka będzie treść. Ważne jest, żebym wiedziała, że się udzielacie, komentujecie, że po prostu bierzecie udział w rozdaniu. No wiadomo, przesyłka na terenie Polski i trzeba być subskrybentem mojego kanału. Macie na to tydzień, macie czas na to, żeby się zgłosić, oczywiście tydzień, a informacje o tym, kto wygrał i do kogo polecą te kosmetyki, podam jak zawsze w karcie społeczność. Prosi, amore, jedyna piwo. Proszę. Na ochłodę, ale nie, poczekaj, ja nie chcę tego z pianą, chcę to bez piany, dawaj tamto, to drugie. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. No to co, kończymy dzisiejszy vlog, idziemy się relaksować. Idziemy się relaksować, słuchajcie, na balkon. Także moi drodzy, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!